Proszę Państwa, inauguracyjny wywiad dla mojego vloga. Kto może być moim gościem? Oczywiście Mateusz Borek, Mattie Angelo polskiego dziennikarstwa telewizyjnego. Ojejku, zaczęło się grubo. Dzień dobry Państwu. Widzicie Państwo, opalony. Był w Tajlandii, wrócił z urlopu. Czy wypoczęty? No wypoczęty miesiąc, to myślę, że taki jest już właściwy czas i konkretny czas, żeby człowiek wygrzał kości, przemyślał pewne rzeczy, zdystansował się do świata, trochę pouprawiał sportu, także z dużą energią wracam do pracy i prosto z lotniska Okęcie, w zasadzie do Nysy, na galę boksu. Ale śledziłeś, co się działo tutaj, bardzo dużo się działo, zwłaszcza w wadze ciężkiej, po kolei, i z Ugonów. No i Zługonoch wraca na ring na gali Marcina Najmana, z tego co zdążyłem się dowiedzieć. Ja muszę powiedzieć, że jakoś miałem wewnętrznie zawsze sympatię do Zługonocha. Wydaje mi się, że szef Polsatu Sport Marian Kmita też, bo płaciliśmy spore pieniądze za obijanie boomu w Australii. I Zługonoch potem dostał propozycję nie do odrzucenia, podpisując kontrakt z Alem Hajmonem, żeby boksować z Brazilem. Wiem, że tam doszło do dosyć ostrej dyskusji między Kevinem Barry, ówczesnym trenerem Izu Ugonocha, z ludźmi Hajmona, i Barry chciał pierwszego, łatwiejszego pojedynku dla Izu, natomiast Hajmon powiedział: podpisałeś kontrakt, to albo boksujesz, albo każdy musi szukać swojego pomysłu na życie. Runda roku, obiecujący początek, natomiast potem brak doświadczenia, wydaje mi się, w starciach z tak mocnymi rywalami. Amerykański ring, szybka, nawet nie chcę mówić weryfikacja, po prostu tak się ta walka ułożyła, taką miała historię. No i potem zadziwiająco długa przerwa Izu Ugonocha. Też gdzieś zniknęły te jego bliskie relacje z Parkerem, z trenerem Barry, z którym się nie mógł skontaktować. Powrót do Polski, czas przemyśleń, w zasadzie się zastanawiał, czy trenować w Polsce, czy trenować w Wielkiej Brytanii. Spotkałem się kilka razy z Izu w Trójmieście. Potem, no potem zaprosiłem go na galę w Częstochowie. Złożyłem mu jakąś ofertę boksowania na mojej gali. Natomiast ja przede wszystkim, składając propozycję zawodnikowi, to nie chcę stawać się niewolnikiem założeń zawodnika, że on chce sobie wybierać przeciwnika. Bo wydaje mi się, że też zawodowstwo i profesjonalizm polega na tym, że się komuś płaci za to, żeby ktoś wykonał dla ciebie usługę. No, natomiast wydawanie własnych pieniędzy i gdzieś cały czas, powiedziałbym, konsultowanie rywala z zawodnikiem, czy on chce z nim zaboksować, to w moim przypadku, przy mojej definicji projektu, gdzie ja ludziom chcę dawać emocje, nie do końca nie interesowało. Prawdopodobnie Izu nie do końca interesowały warunki przedstawione przeze mnie i dowiedziałem się z internetu, że wybrał Marcina Najmana. O to tylko mam żal. Nie, że boksuję o Najmana. Mam żal tylko o to, że uważam, że jak rozmawiam z zawodnikiem, to powinienem pierwszy dostać od niego informacje, zanim przeczytam o tym w mediach. Skreślasz go w perspektywie Polsat Boxing Night? To nie ja skreślam. Ja myślę, że ja wykonałem bardzo dużą pracę, żeby pewne rzeczy zostały też zapomniane przez mojego szefa i doprowadziłem do spotkania Izu z Marianem Kmitą w Częstochowie. Panowie sobie porozmawiali, usiedli przy stole. Izu był jednym z moich gości, więc wybrał jak wybrał. Każdy jest wolnym człowiekiem, natomiast no też umówmy się, że zaczynają mnie mocno denerwować dyskusje publiczne zawodników, nie wiem, prawdopodobnie przez kogoś inspirowanych, na temat tego, jak powinna wyglądać telewizja, jak powinien wyglądać rynek, że telewizja nie ma prawa robić tego czy tamtego, albo jeden promotor nie ma prawa robić tego czy tamtego. No z całym szacunkiem, jak ktoś boksuje w Stanach Zjednoczonych w HBO, nie boksuje w Showtime, ktoś boksuje w Showtime, nie boksuje w HBO, także gdzieś takie dyskusje publiczne, apele do telewizji i przemyślenia czy Izu, czy pana Roberta Talarka, no to szczerze mnie nie interesują. Adam Kownacki. No Adam Kownacki, wydaje mi się, że w tej chwili zyskał bardzo dużą grupę przyjaciół i ludzi, którzy chcą mu pomóc. Nie wiem, czy naprawdę, czy w cudzysłowie. Ja do Adama Kownackiego zawsze będę miał sympatię, bo poznałem go na gali Tomka Adamka, kiedy w zasadzie był jego kibicem. Spotkałem się z nim podczas Mistrzostw Europy we Francji, kiedy przyjechał z żoną do hotelu, w którym byłem w Marsylii przed meczem Polska-Portugalia. Opowiadał mi wtedy o swoich marzeniach, o tym, że chce zaboksować w Polsce. Potem wydaje mi się, że dużo dla chłopaka zrobiłem, bo jednak zasponsorowałem mu obóz przed walką z Arturem Szpilką. Schudł kilka kilogramów, dobrze się przygotował. Potem Adam jakby opowiadał pewne historie, że chce zaboksować w Polsce. No, być może pojawiła się dla niego oferta zdecydowanie lepsza finansowo w Stanach Zjednoczonych i zmienił zdanie. No, pięściarze często zmieniają zdanie i do tego się przyzwyczaiłem. No, mój świat się nie kończy na Adamie Kownackim. Ostatnie pytanie.
Będzie Polsat Boxing Night organizowana przez ciebie? Nie wiem. Zobaczymy. Do usłyszenia.